Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Felesbrun. Jest sobota, tak więc lecimy z kolejnym długim odcinkiem u mnie na serii, seria Felesbrun. No dzisiaj też kiszonka raczej będzie górowała, tak jak w poprzednim odcinku, tylko że dzisiaj trochę z innego ujęcia będzie, raczej z pozycji silosów. No ale oczywiście nie chciałbym tylko i wyłącznie tutaj ubijać, chociaż tak na razie wygląda, że ja tu mam duże problemy, żeby ogarnąć te wszystkie ciągniki. Silos mi się troszeczkę... Niepotrzebnie przykrywałem ten prawy silos. I teraz zobacz, tu mi się tak wcięło i robi mi się, tak szybko się usypuje taka górka. Jedna przyczepa, jak wysypują tutaj, to już jest katastrofa. Z tyłu już czeka magnum, musiałem go wyłączyć, bo tak to by tutaj utknął, a ja próbuję tą górkę rozepchnąć i w sumie chyba ciężko będzie to coś takiego zrobić. Najprawdopodobniej będę sobie robił coś takiego, że za każdym... Postawię tutaj, w tym miejscu, postawię sobie syntraka i za każdym razem, jak ciągnik będzie tutaj przyjeżdżał z sieczką, to ja po prostu będę go wyłączał, objadę dookoła, wjadę tyłem, chociaż mam też nawet mam taki kurs nawet opracowany, żeby on wjeżdżał tyłem, tylko że... nie, dobra. To będę i tak tutaj ręcznie. Zresztą i tak tak naprawdę nie będziemy tutaj siedzieli tylko i wyłącznie na kiszonce, ponieważ w dzisiejszym odcinku chciałbym wymienić sobie oborę. Tą oborę tutaj, która stoi, zaraz wam wytłumaczę, dlaczego chcę ją wymienić. I tak będę musiał tutaj siedzieć cały czas przy tym. Tak więc to mi akurat będzie troszeczkę pasowało. Całe szczęście. Jak tam jest, jaka sytuacja? Sieczkarnia stoi. Tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku tutaj na polu to generalnie tam nie ma problemów. Zbieramy kukurydzę na tym dużym polu łączonym z siódemki, dziesiątki. Tak więc tu jest zwykły pracownik. Tak więc tylko trzy przyczepy odwożą, żeby nie było... Bo już tutaj właśnie mówiłem, zobaczyłem, że tutaj za dużo będę siedział tutaj, żeby nie było takiej sytuacji, że one będą do siebie doganiały. Bo jednak co niektóre ciągniki jeżdżą szybciej, co niektóre, na przykład ten Magnum troszeczkę wolniej jeździ, tak więc oni nieraz się zjeżdżają we dwóch. Tak więc, no, żeby nie było tutaj jakichś ekscesów, ale teraz jak już będzie ręcznie to robione, to się zastanawiam, czy czwartą przyczepę nie puścić. Chociaż nie, lepiej nie, bo tamten jeździ tak szybko, kurczę, wariat, że może tutaj wszystko porozwalać. Dobra, tą oborę chcę, zresztą zaraz zobaczymy, jak tam jest. Tutaj się wyminęły, zaraz przyjedzie następny. Tą oborę chcą sprzedać, ponieważ jest tutaj kilka przyczyn, dla których, po pierwsze, ciężko jest karmić w tej oborze. Może nawet nie tyle karmić. Karmić to jeszcze okej, można jeszcze jakoś tam ogarnąć to. Karmienie w okresie zimowym, ale na przykład nie można zautomatyzować pojenia. Nie można tutaj wstawić tej pompy. I gramy na sezon, tak więc fajnie by było to wykorzystać i nie można czegoś takiego zrobić. Tak więc co? Dochodzi mi tutaj jeszcze jedna rzecz, jaką jest pojenie, a to jest dosyć upierdliwe przy takiej ilości krów, a krowy piją bardzo dużo wody, tak więc to jest troszeczkę... Ten wjazd też tutaj troszeczkę jest nie teges. No i też liczba sztuk, to jest na 500 krów. Ja na początku myślałem, a ogarnę to. A teraz już w tym momencie, ile tutaj jest na tym pas? Tutaj jest 184 krowy i tyle potrzebuje żarcia. I już jest taki duży problem. Chociaż akurat w tym momencie już wychodzę z tego. Następny sezon już nie będę takiego ciśnienia na kiszonkę, ponieważ tak, tutaj w tym silosie jest milion. No tutaj nie będzie całego miliona, bo jest właśnie to przycięcie. Podejrzewam, nie będzie. No ale będzie tak 1 800 000. Te dwie na gospodarstwie to tam będzie z jakieś po 300 tysięcy, to będzie powiedzmy około 2,5 miliona z samej kiszonki. Siana też mam dosyć dużo, a robię TMR, tak więc z dodatkową jeszcze słomą, tak więc w tym momencie już jestem jak gdyby... No i tak naprawdę ile tam na tym polu jest? Zobaczcie, tutaj w sumie dopiero niedawno zacząłem. Oczywiście jest mocno objechane te pole, tak więc... No ale tu jeszcze dużo tej kiszonki, tej sieczki zostanie. Najprawdopodobniej będę to musiał wozić już na BGA. Chociaż tam nie będę sprzedała tej kiszonki, bo nie ma sensu. Co jak co, ale pieniędzy mi wystarczy.
Ważne jest, żeby. Chociaż w sumie niektórzy mówią, po co się tak męczysz, możesz kupować kiszonkę. Nie, raczej nie. Nie chcę czegoś takiego robić. Nie będziemy taki. Aż tak to nie będziemy kombinowali. Zobaczymy, co on tutaj zrobi. Co on tutaj da, przejedzie. On w ogóle jakoś tak słabo załadowany. No dobra, nie wnikam, dlaczego co tam tak słabo załadowałeś. Na puste jakieś przeloty? Nie wiem, dobra. No ale widzę, że tutaj 5%, tylko 2000 litrów. Trochę słabawo. Tak więc tak, te sianko. Będę musiał kilka tutaj budynków poprzestawiać. Ponieważ no tą oborę, którą będę stawiał, za chwilę wam pokażę. Ona jest o wiele mniejsza. To jest tylko obora na 100 krów i teoretycznie mi wystarczy. Więcej już krów tutaj nie chcę. One po prostu i tak bardzo dużo tutaj zarabiam na tych krowach, a więcej no nie potrzebuję. Więcej to ja chciałbym sobie pograć tutaj. Owszem, bo tutaj są możliwości, jest cała masa rzeczy do zrobienia innych niż tylko ogarnianie krów. Dobra, to on znajdzie zaraz ten kurs. Tak więc i las bym sobie zaczął, bo w ogóle tej gospodarki leśnej nie ruszyłem. Tutaj cały czas muszę drze o to, czy będę miał wystarczającą ilość paszy, czy nie. Jeżeli chodzi o siano, to jeszcze będę miał do zebrania siano z pola numer 1, 2 i 3. Słomę, znaczy się trawę, tak więc też nie jest problemem. A siano mam tutaj mnóstwo. Ten budynek najprawdopodobniej... On tutaj jeszcze przez jakiś czas zostanie. Tu jest siana, zobaczcie, milion. Około miliona. Tak więc, no, teraz już będzie z tą paszą. Na następny rok na pewno będzie z paszą całkiem nieźle. Dobra, chcę usunąć ten budynek. Tyle tylko, że... o właśnie. To mi się to przyda. Będę musiał jeszcze usunąć te wióry. Tylko będę musiał, dobra. Wióry to pousuwać. Tak więc te ciągniki mi się tutaj przydadzą. Zostawię sobie syntraka, jak będzie tutaj potrzeba. Dobra, oni tutaj akurat podjeżdżają. CVT podjeżdża. O, jak widzicie, tutaj żadnych problemów raczej nie ma, bo jest to długie pole. Na nawrotach jest bardzo dużo miejsca, tak więc one tutaj się nie rozwalają. W sumie używam do wszystkich trzech pól tego samego kursu. Po prostu punkt startowy jest gdzieś tutaj dla nich. Ale jest na górce, tak więc oni znajdują tą sieczkarnię gdzieś tutaj, tak więc te wszystkie trzy pola ogarnąłem na jednym kursie. Dobra, wracamy sobie tutaj i trzeba będzie załadować... Gdzie to jest? Aha, pojazdy są na zielono. Wejdź i trzeba będzie sobie tak, najpierw tego tura tam wywalić. Tutaj powinien, o, elegancko. Jest ciągnik, ten to akurat włączymy, bo nie chcemy tutaj żadnych kursów. Chociaż mógłbym siano popchnąć na dół. Zaraz to zobaczymy, ogarniemy to. Włączymy też te mini hudy, bo nie wkurzają. Nie, włączony jest. Dobra, to teraz było dobrze, to ten, spierdzieliłeś, Anton. Dobra, tura sobie gdzieś postawię. W ogóle te beczki na wodę to sprzedam, bo jeżeli będę miał pompę, no to po co mi tutaj ten, pompę z wodą, to po co mi tutaj te ujęcie na wodę i po co mi te beczki, nie? Aha, dla koni. Nie, dla koni też mam automatycznie wodę, tak więc to nie jest problem. I tyle, ile roboty mi tutaj odejdzie, niż tutaj raz na dwa dni. Znaczy, nie teraz, bo teraz były pastwiska, ale właśnie tutaj tak myślę, kurczę, znowu przez zimę będę musiał tutaj łazić non-stop. A co jak co, przez zimę też będę miał dosyć dużo roboty. Więc, chociaż ja wiem, akurat ta zima nie będzie jakaś taka bardzo trudna, bo lasu, no nie no, może jakiś tam las. Aha, będziemy robili, przecież zasypywali tą dziurę tam. Tamte pole robili, no to będzie też trochę, tam drewno też będzie do wywożenia, ale drewno to będę też przez rębak puszczę, bo mi potrzebne do suszarni jest. Też tutaj tych wiórów mam dosyć dużo. I najprawdopodobniej tą lokalizację suszarni nie zmienię. Ona być może będzie tak nawet dziwnie, bo będzie stała w środku gospodarstwa. No dobra, ale niech będzie. Dobra, cyk. Podłączymy sobie. Pyk, dobra. Czyli to mam. Teraz będę musiał posprzedawać jedną beczkę, chociaż nie, no beczki to sobie na razie jeszcze zostawię, bo nie wiadomo jak będzie z tą nową oborą. Jaką chcę nową oborę postawić, już wam pokazuję, bo pewnie wy jesteście zainteresowani. Nie jest to duża obora. Obora tylko i wyłącznie na 100 krów. Ta jest na 150, ale ona jest duża. Ona jest duża i... No w sumie mógłbym ją też wstawić tutaj, szczerze mówiąc. Tak się zastanawiam, czy... No na pewno.
A może nawet dwie postawię sobie? Zobaczymy. Na razie jedną postawię. Ale ta nie ma pastwiska, obora chyba. Natomiast ta ma obora ma pastwisko i mam nadzieję, że tutaj jest grazing. Bo w tej oborze, o, w tej tutaj, tej starej, nie ma też grazingu, tak więc ja muszę trzymać wszystkie na pastwiskach, a tak to mógłbym trzymać kilka krów w oborze. No i niestety nie ma czegoś takiego. Tak więc to nie jest fajne. Na pewno będę musiał ten budynek tutaj do przechowywania wełny, to będę musiał przemieścić, zmienić. Czyli wełnę będziemy musieli sprzedać. Jest już trochę tej wełny. Nie wiem, jaka jest cena na wełnę, czy teraz to się w ogóle opłaca, czy też nie. Wełna. Było jakieś zapotrzebowanie. O, ja cię kręcę. No to jakoś może wkomponujemy. Dobra, najpierw muszę zrobić bo to jeszcze zostało mi troszeczkę tych wiórów i to nawet nie troszeczkę, pewnie jest ich dosyć dużo. Dobra, tak więc ja będę musiał ciebie odpalić. A tutaj wjedziemy jakimś innym pojazdem, bo to muszę załadować. Te wióry mi są potrzebne. W sumie mógłbym wrzucić, bo jeżeli zdecydowałem się, że suszarnia, tylko nie wiem ile tych wiórów jest tak naprawdę. Zaraz zobaczymy. Bo tutaj było zbierane, ale taśmą było zbierane i o, tutaj będzie trochę tych wiór. Ciekawe, czy wrzucę na tą przyczepę te wióry. Powinienem wrzucić, nie? Tylko sobie zapaskudzę przyczepę. Nie, dobrze. Dobrze, w sumie co? I tak ta przyczepa, chociaż chciałem siano tutaj przewozić. No ale to, zaraz tylko załaduję to. I wyładuję to gdzieś tam na ziemi, podejrzewam, to wyładuję te wióry. Dobra, tutaj złapię to wszystko. Jeszcze, o kurczę, mam nadzieję, że one nie powchodziły. A ciekawe, jakbym sprzedał, czy się zastanawiam. Dobra, to ja nie będę tam grzebał aż tak mocno, aż tak wiórów nie za bardzo potrzebuję. Sprzedam tą oborę i zobaczę, czy wióry nie będą sobie leżały luzem, to wtedy mi będzie łatwiej po prostu. Łatwiej to będzie mi po prostu zebrać. Ja tu wcześniej to tym taśmą robiłem, ale taśma teraz jest zabrana z powrotem na dół, ponieważ w następnym odcinku będzie obornik już leciał. Aha, kurczę, muszę zacząć ścielić, bo trochę mało tego obornika. No, teoretycznie będę mógł gnojowice też rozwozić. I chyba tak będzie, że jedno pole tam będzie. Mam teraz to rozwiązanie ze zbiornikiem gnojowic, to w sumie, ale to też trzeba przygotować, nie? Ale chciałbym też obornik sobie, może jakiś nowy rozrzutnik, bo no ja z tych pieniędzy, co prawda, mógłbym też spłacić długi, nie? Bo tak naprawdę ja te długi cały czas mam tutaj. Ale jak to? Rolnik bez długów? Czekajcie, ile tych długów mam w ogóle? Nie pamiętam, ale mam na pewno. O kurczę, jest trochę tego. No to spłacimy, tak. Spłacimy do pół miliona, o. Nie, no do pół miliona nie. Spłacimy do. Ojej, dobra. Najpierw sprzedamy oborę, bo ja teraz spłacę długie, a później oborę nie postawię, nie? Nie. Znaczy, mleko mam znowu do wywiezienia, pewnie 70-80 tysięcy litrów. Zboża też za chwilę będziemy zimową porą wywozili. To nie będzie aż tak źle. Pełne można by też opchnąć, no ale cena teraz jest wybitnie słaba. Tak więc można jednak poczekać. Ozimin nie będę miał w tym roku. Znaczy. Nie ozimin, tylko tych okopowych nie ma, bo ani buraków, ani ziemniaków nie ma, no to zimową porą tylko na sprzedaży mleka będziemy bazowali. No i zbóż, no ale co jak co, no. Tutaj akurat pieniądze, no nie są istotne aż. Sprzedam jeszcze maszyny. Za chwilę te niepotrzebne. I podejrzewam, że jak sprzedam tą duże oborę, bo ona, nie wiem czy ona była droga, już nie pamiętam. To podejrzewam, że tamtą też będziemy mogli kupić. A tamta nie wiem ile kosztuje nawet. Ale nieważne ile kosztuje, już zdecydowałem się, ma być mniejsza obora. Ja aż tak dużo tych krów już nie chcę. Wystarczy mi, już wystarczy mi. Maksymalnie 300 krów. O, to jest bardzo dużo czasu. Wiecie, gdyby to tak. To mnie na mnie spadło tak mocno. Jak wszedłem tutaj w sezony, to nagle na mnie tak mocno spadło. Wcześniej nie było, wiecie, jak na standardzie się gra, to nie było czegoś takiego. Oczywiście można by też pogrzebać sobie tutaj w sezonach, żeby one mniej jadły. No ale nie, to nie o to chodzi. Też trzeba jednak trochę się pomęczyć, co nie?
Po prostu być bardziej odpowiedzialny, mieć troszeczkę ten pojęcie, że aż taka duża liczba krów to jest po prostu jak dla jednej osoby, nawet grających na automatach, to jednak troszeczkę przydużo i po prostu trzeba się z tym liczyć i się samo ograniczyć. Widzę, że ten się ślizga. No w ogóle ma jakieś problemy cały czas mi tutaj zgłasza. Gdzie ty się władowałeś, chłopie? No powiedz mi, gdzie ty się władowałeś? No dobra, możesz mieć tu jakiś problem rzeczywiście. Bo akurat tak sieczkarnia się ustawiła, że w tym miejscu, a ty, ale... czy naprawdę potrzebujesz aż tak... Nie, on może potrzebować, on jest trochę za słaby do tej przyczepy. Znaczy ta przyczepa go... Ona jak gdyby jest nieskrojona dla niego. Że tak wyrażę. Nie jest dla niego skrojona i ona nie... ona jest za duża, o, powiedzmy. Dla tego ciągnika. Jednak, co bym mówić, to jest jednak za duża i prowadza nim jak niesamowicie. Dlatego raz przyjedzie z 5 tysięcy przywiezie. Dobra, puścimy go. Gdzie teraz tutaj zatrybi? Znowu jakieś kółko będzie chciał robić. No rzeczywiście, tutaj chyba ta przyczepa coś nie za bardzo. Znowu jedzie tam na ten płot. No bo tu jest jakiś punkt, jakiś taki dziwny, nie wiadomo co to za punkt jest. O! Przeskoczyło mu coś. Mam nadzieję, że teraz już będzie dobrze. O! Właśnie, widzicie? I on nie ma przyczepności i go ta przyczepa tak prowadza. A tutaj jak wyjeżdża poza... no bo nieraz musi jednak wyjechać, to on przed nim napędem tylko ciągnie tak naprawdę tą przyczepę, nie? Dobra, teraz znajdzie dojazd. Znowu mu się tam jakiś numerek przeskoczył. Wiecie co, ja chyba będę jeździł tylko na dwie przyczepy, bo tutaj widzę, że znowu on zaczyna wariować. On nie ma przyczepności, dobra. Chłopie, ty się tutaj nie marnuj, nie męcz się, bo widzę, że masz problem. Teraz już mam tutaj spokojnie do końca dnia, to na tych dwóch przyczepach sobie dojeździmy. Jak ogarnę kiszonkę, to wtedy może w sumie mógłbym podmienić ciągniki. Może tutaj klasa bym dał. Dobra, na razie stój tutaj sobie. Żebyś mnie tutaj... Bo ja tu muszę tą oborę też jednak zrobić dzisiaj. A tutaj oni jeżdżą. Dobra, CVT wozi. On powinien tutaj zachowywać się normalnie. Proszę bardzo, 53 i Magnum. Powolutku, bo powolutku, ale swoje tutaj zawiezie. Ale kurczę, chyba żebym zamienił tą przyczepę, co ma Magnum, bo ona jest... Nie. Też chyba nie dadzą rady. Albo mniejszą przyczepę wziął. Dobra, nieważne. Wezmę, za chwilę to ogarnę. Ciężarówką tą pojedziemy i będzie gicio. Dobra, idziemy sobie tutaj. Bez przesady, żeby tutaj... Ta już kiszonka jest praktycznie... Znaczy nie, ona nie jest jeszcze skończona. Ale skończymy ją, spokojnie. Tylko już tą oborę chcę ogarnąć, żeby zapomnieć o tym temacie, a już jak już teraz zacząłem tutaj sprzątać, to już nie odpuszczę. Tam automat sobie niech stoi i tyle. Dobra, tutaj całą tą przyczepę wrzucę. I sprzedamy sobie tą oborę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Całe szczęście, że ta łyżka, no ona jest taka bardzo pojemna. To jest duży plus. Najprawdopodobniej czeka mi też wymiana Syntraka, ponieważ Syntrak był aktualizowany. Ale żeby ta aktualizacja, podobno żeby ta aktualizacja zadziałała, to trzeba, bo tam dosyć dużo zmian. Już tam chyba ze dwie aktualizacje nawet były. Żeby te zmiany zadziałały, to trzeba kupić nowego Syntraka. Tak słyszałem. Tak chyba jest w opisie do aktualizacji napisane. No, tak więc, no, Syntraka też będę chciał kupić. Znaczy, sprzedam i kupię nowego. W sumie będzie tak jak nówka funkiel. No tam kilka ciekawych opcji mu dojdzie, tak więc to jest na pewno na plusie. Dobra, zobaczymy, czy tak mi się uda sprzedać tą dużą oborę. Pyk, pyk, pyk. Tutaj jest tych pastwisk, jest tych maszyn dużo. Całego tego majątku to mam naprawdę, tu tak naprawdę jestem bardzo zamożnym rolnikiem. Mimo tego, że mam bardzo duże długi, to jestem jednak zamożny, bo w samym sprzęcie jest mnóstwo pieniędzy, w bydle też jest mnóstwo pieniędzy, no i w polach też jest mnóstwo pieniędzy. Tak więc jakbyśmy swoje te aktywa tutaj wrzucili, to spokojnie, spokojnie nas nie zlicytują. Dobra. Tylko gdzie jest ta obora?
O, tutaj się zaczynają budynki, ten Milchow. Kurczę, on nie jest taki drogi. Ja myślałem, że jednak będzie droższy trochę. 500 tysięcy, dobra, sprzedaj. Jak to będzie wyglądało teraz? O, panie, bez tego Milchowu to naprawdę. Trochę tak słabo teraz wygląda, nie? Ale tutaj trawa, no właśnie, tej trawy nie, tutaj grazing nie działał. Dobra, to sobie poczekajcie, ja uderzę gdzieś tutaj. Będzie tutaj, dobra, najpierw tego ogarniemy. I, bo widzę, że tutaj dojeżdża. A teraz jak dwóch, no to oni mają tutaj priorytet w tym momencie. Dwóch jeździ, to trzeba im pomóc troszeczkę, żeby oni nie stali tutaj. Zresztą nawet tutaj bym... A, nic nie postawiłem. No dobra, to też jesteś świetny, Anton, jesteś. Dobra. Tutaj sobie podjedziemy i cofniemy. Ale tutaj mi się wydaje, że tutaj 2 milionów już nie wrzucę. Na ten drugi, bo na pierwszym jest chyba 1 100 000 litrów. 1 100 000. Taka jest chyba, tyle tam udało mi się wrzucić. Jaki jest poziom? Mówicie 98, to też trzeba pilnować. Bo w poprzednim odcinku nie pilnowałem tego, oni tu wozili, wozili. Później jak ja tu przyszedłem, musiałem ubijać chyba z 15, gdzie? Więcej, z pół godziny jeździłem. Żeby to ubić, teraz to na bieżąco. Zresztą tymi zestawami, one spokojnie się fajnie ubija, zobaczcie. Troszeczkę... O, kurczę, jednak teraz ubijanie nie jest tak fajne. Trzeba będzie troszeczkę tymi cięższymi przyczepami tutaj poubijać to. No już wyrównywanie się zaczyna, dobra, to elegancko. Następny punkt, o świetnie, oni będą mierzyli blisko siebie. To i pysznie. Ciekawe, podejrzewam, wiecie co, że ten, co jak co, ale Magnum przejedzie, bo ma mniejszą przyczepę. Kurczę, zawisł. Gdyby nie było tej hopy, to on by przejechał, bo już mi raz przeciągnął, tutaj chyba z 15 minut był na czerwonym, że się ślizga i wyjechał skurczybyk. Bo ta, ale tu chodzi o przyczepę, on ma najmniejszą przyczepę, tu jest tylko 31 tysięcy, tak więc ten Magnum ją przeciągnie, tamte pozostałe przyczepy są o wiele większe, prawie 2 razy większe, tak więc mimo tego, że być może nawet tamte silniki troszeczkę mocą. I zobaczcie, on nie ma nawet obciążnika z przodu. Sobie spokojnie daje radę. Może to o to chodzi też. Chociaż nie, akurat w tym przypadku nie za bardzo by to było. Tak jak mi się wydaje. Dobra, zobaczymy jeszcze, czy się uda troszeczkę ubić. No bo jest teraz okazja, trochę ciężki ten sprzęt wjechał. On powinien troszeczkę to ubić. 96. Dobra, tam na maksa. O, 97, no i w taki sposób w sumie to szybko się ubije, to też, nie? No i dobrze, to już nie będziemy tu automatycznie, będziemy sami tutaj wysypywali. A jest 440 tysięcy, 450 tysięcy. No, to tak dużo, to tutaj nie wejdzie. No ja zrobiłem błąd, że przykryłem. Szczerze mówiąc, mogłem poczekać z tym przykrywaniem. Następnym razem to już będę wiedział, że jak już... Te silosy, jak robisz tak porządnie, dużą ilość kiszonki, to jednak poczekać i przykryć te silosy razem. Bo teraz zobaczcie, tyle objętości mi wywaliło, no. O kurczę, tutaj, no nie wiem, czy to będzie 600 tysięcy litrów nawet. Dobra, sobie stawiamy teraz, próbujemy przymierzyć sobie tą nową oborę, bo to nie wiadomo, jak to będzie z tym postawieniem, tak? Zagrody dla zwierząt. I tutaj już w sumie pokazywałem wam tą, ale jest za duża i nie ma pastwiska, natomiast, o kurczę, 300 tysięcy kosztuje. Natomiast ta jest okej. No, teraz tak. Jakby ją tutaj postawić? Chyba ją całkowicie inaczej postawimy. Zobaczymy, czy się na przykład tak by udało ją postawić gdzieś. Nie wiem, czy się uda postawić, bo teraz będzie tak. Płyta obornikowa, tu będzie pastwisko. No chciałbym, żeby to jakoś z głową było. Tutaj, żeby był też odpowiedni. A zobaczymy, jakbym pastwisko przewrócił na tą stronę. To będzie od tej strony. I tu będzie przejazd. Tu przy jednym pastwisku. O, w sumie może być coś takiego. To nawet fajnie będzie wyglądało. Tu mam jedno pastwisko. Zrobimy sobie taki przejazd. Tutaj. No i to może mieć nawet... Fajnie wyglądać, że tutaj jest pastwisko jedno, tutaj
No dobra, tylko sobie tak, postawię tutaj ten zestaw z przyczepą, żeby wiedzieć jak daleko, na ile mogę sobie tutaj pozwolić odjechać. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ten zbiornik na wodę, to tą wieżę ciśnień, czy jak to się nazywa ta modyfikacja, to zaraz ten opchniemy, bo chociaż nie, najpierw wybudujemy ten pompę, sprawdzimy, czy pompa się da wstawić tutaj. Jeżeli się da, to oczywiście wtedy czekajcie. I tak, czy ja się teraz dobrze myślę, że to nasz dotąd jest pastwisko, bo ja tutaj wtedy drogę bym sobie zrobił. Dobra, ciągnik sobie postawię tutaj. Tutaj można by jakąś wiatę też postawić. Coś tutaj już wymyślimy, żeby zamknąć możliwość wypadnięcia tutaj. O, coś wymyślimy, ale dużo teraz miejsca się zrobiło nagle, no bo i też tych krów nie będzie aż tak dużo. Być może nawet drugą oborę byśmy. Nie, dobra. Już ci, Anton, za mało wystarczy. To jest też tak samo, Milkow. Dobra, to. Czyli forsujemy pomysł, żeby pastwisko było w tą stronę i żeby to wyglądało gdzieś. O tak. Tutaj można było przejechać. I wiecie co? Zostawię mnie nawet w tym samym miejscu, zostanie mi suszarnia. Wiecie co? Może zrobię ją w taki sposób, że ja tutaj jednak zobaczę, jak to suszarnia. Dobra. Tak więc już widzę, o co chodzi. Dobra, muszę sprzedać ten budynek z tą studnią, czy jak to tam jest. Bo mi on tam już zaczyna wadzić. Co prawda ja mam teraz włączone Global Company, tak więc mogę sobie tutaj wstawiać, jak mi się podoba, nawet budynek w budynek, ale to nie oznacza, że to ma jakoś tak dziadowsko wyglądać. Gdzie są teraz te wszystkie budynki? Kurczę, ja teraz nie znajdę tego budynku. Już nie pamiętam, gdzie on był. A jeszcze nie może być budynek wypożyczony. Od samego początku będziemy lecieli. O, dobra, tu są jakieś budynki. Wool storage. A nie, wool storage to nie jest to. Ja cię teraz w drugą stronę. Znowu przelecieć te wszystkie rzeczy. W sumie tutaj niektóre sprzęty to trzeba będzie też posprzedawać. To może nawet za chwilę będziemy. Niektóre nawet takie, na przykład jakieś siewniki, po prostu wymienię, żeby były nowsze. Ale też to dopiero na wiosnę, bo teraz sobie przypomniałem, że zimową porą będziemy równali tamte pole. A sam proces równania może kosztować. Dlatego, kurczę, bo ja tutaj rzadko grywam na tej serii. Raz na tydzień, czasami raz na 2 tygodnie. Tak więc ja czasami zapominam, że jednak mi to jednak będzie potrzebne za chwilę. Dobra, to, o, wreszcie znalazłem, no, przeklikałem się, a to 2300 kosztuje, no to respekt. Dobra, no ale trzeba było. Teraz sobie tak, tym ciągnikiem odjadę, bo to nie będzie dla mnie już ważne. Będę dociągnę do tego. No i w sumie to mi pasuje, bo mam nawet kursy zrobione na tą trawę, żeby przywozić tutaj do suszarni, tak więc w sumie to jest elegancko, przycięło mnie. Pewnie ruszył cosplay, zaraz zobaczymy, czy to jest, to oznacza, co myślę. A nie, on dojechał tutaj i szuka chyba, włączył searching. Może znaleźć sieczkarni? Dobra, najlepiej się tam nie przejmować, co oni tam robią. On tam zaraz to ogarnie, dobra. Chcę po prostu tutaj do tego budynku sobie tą oborę dostawić. Chociaż wiem. To by było fajnie, gdyby można było przejazd, bo na przykład teraz jest właśnie, zobaczcie. Ale to po prostu złą przyczepą przyjechałem. Może dlatego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chciałem na te dwie przyczepy. Nie był dobry początek, pomysł. Dosyć droga jest ta obora, szczerze mówiąc, bo jak na możliwości. No ale mam nadzieję, że tu jest grazing i że jest warta tego. Jak nie sprawdzałem, tak więc no troszeczkę na pałę lecimy. Co by tutaj nie mówić, to tak jest, że to jest. O, dobra. Z tej pozycji, gdyby bardziej mi to zależy, żeby. O, właśnie. O, właśnie. Coś takiego tutaj zrobić. Ciekawe, czy mogę sobie przybliżyć jeszcze bardziej, żeby to zobaczyć.
O, dobra. Okej. Ciekawe, czy to czy nie ten, nie będzie później problemowany. Jakieś problematyczne, dobra, stawiamy. I jest, elegancko wygląda. Fajnie, o, tutaj fajnie będzie też gwiazdek. O kurcze, czyli wydaje mi się, że tutaj będzie grazing. Będzie grazing, będzie, wydaje mi się, że będzie grazing działał. Jak to wygląda? Tutaj się te drzwi nie otwierają, to sobie wybetonujemy. Tutaj to tak wygląda. Tak wygląda ta obora. Powiem wam, że całkiem nieźle, szczerze mówiąc. Poczekajcie, Magnum jest zablokowany. Nie wiem dlaczego, ten nie chce jechać. Czyżby tutaj nie może znaleźć kombajnu? Może kombajn wyłączyłem przez przypadek? Albo się sam wyłączy. Może i taka sytuacja jest. Ale co, nie chcę go widzieć? A, ten tego Warriora cały czas widzi. Kurczę. Jak mam zrobić? Czy mogę tu zmienić tego kierowcę? Zatrzymaj kierowcę. Kurczę. A, już wiem. Zrobię sobie tak. Wyłączę tego. O. Dobra. I włączę sobie byle jaki tam ten kurs. Bo tak naprawdę tu jest wbity kurs, ale nie po to, żeby ten. Żeby on ciął tutaj, tylko pochodzi o to, żeby przywoływać kierowcę, żeby kierowcy ten widzieli go, nie? Dobra, jeszcze raz. Teraz dalej go mam tutaj. Dlaczego ja go nie mogę tutaj wyłączyć? Tego nie rozumiem. O, to jest dla mnie zagwozdek. I cały czas tu będzie? Dobra. Muszę najpierw tego ciągnika tu ogarnąć, bo nie mogę pozwolić sobie. A chciałem ten zobaczyć, jak wygląda nowa obora, to mi kurczę, cały czas ten ciągnik mnie tutaj wkurza, no. Może mu trzeba wyłączyć tą. No. Zobaczymy, czy oni się tam zaraz ruszą. O, dobra. Zapomniałem mu wyłączyć. Tu już ruszyło ten. Tylko jeszcze wejdziemy sobie i włączę mu tutaj H. Dobra. Będzie leciało. No i dobrze. Całe szczęście, że to w taki sposób. To w przyszłości będę wiedział, jak to zrobić, jak będzie coś takiego. Dobra, wracamy sobie zwiedzać naszą oborę. Bo to w sumie fajnie. Fajnie wygląda ta obora tutaj. I powiem wam, że to będzie też. Kurczę, tutaj ten przejazd będzie chyba za wąski. Wydaje mi się, że może. Nie, a zaraz zobaczymy. Zaraz to przetestujemy. Ale najpierw sobie zobaczymy, jak wygląda obora. Zaraz tutaj zwierzaki przywieziemy pierwsze. Bo mam jeszcze zwierzęta na pastwisku. Wrzucimy tutaj wodę. Właśnie, dzisiaj tutaj wodę daję. Kurczę, żebym też nie było znowu, żeby nie było takiej wtopy, że kurczę, wody znowu nie będę mógł dawać. Tutaj najprawdopodobniej się. Wow! Bo już chciałem powiedzieć, że tutaj się zwierzęta przytygowuje, ale całe szczęście, że wcisnąłem. Dobra, woda, gdzie tutaj może być woda? Dobra, to sobie weźmiemy. Nie będziemy kombinowali, tylko po prostu sobie wodę, beczkę sobie podczepimy. Mam nadzieję, że w jakiejś beczce będzie tutaj woda. Bo jak nie, to nie będzie fajnie. Dobra, gdzie jest jakiś ciągnik? Tu był jakiś ciągnik. Ewentualnie ten budynek przeniesiemy. O. Tutaj jest ten, co od wełny. To gdzieś go postawimy. Poczekajcie. No tutaj nie. Tutaj nie. Być może tutaj to postawimy z tej strony. Bo teraz on będzie tak tutaj po środku stał, no to nie za bardzo. Ale zobaczcie, ile miejsca zyskam to. No ale tam wiesz, no tylko że ta obora jest o wiele mniejsza. Co by mówić, jest niestety o wiele, wiele mniejsza. Przejdziemy sobie tym ciągnikiem, czy się uda? Uda się, dobra. Czyli tym mniejszym sobie tutaj się uda przejechać. Większym podejrzewam też się uda, tylko tamte koła niepotrzebnie są. Tutaj, o, tutaj fajnie też się. O, dobra. Fajnie to jest zrobione, pomyślany ten układ, szczerze mówiąc. Bardzo, bardzo mi się spodobał w tym momencie. Tak trochę na pałę go kupiłem, to, szczerze mówiąc, tą oborę. Bo nigdy jej nie stawiałem, tylko ją tak widziałem właśnie w takiej pozycji, jak próbowałem przymierzyć. Ale tutaj wodę się daje. Na pastwisku chyba. Mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, gdzie odpali mi tutaj wodę. No może na zewnątrz. No na zewnątrz by było idealnie, bo tam na pewno będę mógł spokojnie sobie tą wodę postawić.
Tutaj mi się wydaje, że są tylko triggery na karmienie i na ścielenie i tyle. Czy tutaj będzie jakaś woda? Na zewnątrz jest, tak? No i gicio. Znaczy wiesz, to nie byłoby gicio, gdybym ja to miał na przykład wozić tą wodę, nie? Szczerze mówiąc, to nie byłoby gicio. Tyle tylko, że ja nie muszę tej wody, bo ja pompę sobie postawię, ale gdybym musiał, to bym musiał jeździć tutaj. Chociaż nie, pewnie tu jest trigger. Jeżeli... O ty! Tu nie ma tego, kolizji. O nie, jest. Tylko, że akurat nie ma, kolizji nie mają te słupki. To nie jest źle też. Nie mogę tutaj ten... nalać wody. Próbuję przejechać tak. Te druty nie mają kolizji, natomiast te... Zaraz zobaczymy. Dlaczego wody nie mogę nalać? A, bo zwierząt nie mam, tak? No dobra. To przewieziemy sobie tutaj pierwsze zwierzęta. Ale w sumie mógłbym też zrobić TMR-a. Mam tutaj kiszonkę, mam siano, mam słomę. Tak więc zrobimy sobie najpierw TMR. Ja mam tutaj ten... maszynę do robienia TMR-a. Bo tak tutaj sobie wymyśliłem. Ja tej maszyny nie sprzedawałem, ponieważ tak jak mówiłem, tak sobie myślałem, że tutaj właśnie będzie ona robiła TMR. Wiecie, coś tam myślałem? Nie, myślałem, że jest coś tam, jakiegoś TMR. Tylko, że kiszonki nie mam. Kiszonkę powinienem mieć. Kiszonkę mam, ale kiszonkę mam na tym. Na ciężarówce. Dobra. Elegancko, tak więc sobie to podłączymy. Wrzucimy sobie TMR, krowy tutaj są, one jeszcze są za młode, żeby je sprzedać. Pozostałe wszystkie sprzedałem. I tutaj przywieziemy sobie na pewno na górę. I w tym już teraz okresie zaczniemy karmić się TMR-em, chyba. Przywieziemy sobie tutaj te wszystkie jałówki, które mam na dolnym gospodarstwie, o. Żeby tak to było. Jeszcze nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo wtedy będę musiał dużo kręcić TMR-u tutaj. Kurczę, jeszcze to będę musiał pomyśleć, żeby znowu się nie władować, że będę miał dodatkową robotę. Wiecie, o co chodzi. Że tu będę musiał kręcić... Tam mam maszynę do robienia TMR, sobie podjeżdżam. Ale tam podejrzewam, że za chwilę, jak się będą tak krowy cieliły, bo są teraz w okresie, że się cielą, to zaraz będzie tam limit wykorzystany. Też może być taka sytuacja. Tutaj słom. Tu mam słomę w kostkach i siano jeszcze w kostkach, nie? Ale to chciałbym... Czekajcie, tu są jakieś widły? Są. Są widły, tak więc jest elegancko. To prawda do palet, ale ja wolę do palet... Kurczę, tamnęłem się. Ja wolę używać do palet, niżli ten. Widły do palet, do ładowania kostek. Nie wiem dlaczego. Ale mi to bardziej jak gdyby pasuje. Dobra, sobie wrzucimy tak, jedną słomę. Chociaż tej słomy tak naprawdę nie musiałbym. No ale dobra. Wrzucimy sobie słomę, żeby było. Jest jej tutaj dosyć dużo jeszcze. Tyk, R. To jest słoma tutaj. Dodaj jeden i zespawnujemy jedno. Jedno wystarczy tam symbolicznie, żeby wrzucić tą słomę. Tyk. Dobra. A sianko to sobie luzem, bo i tak musimy siano luzem przewieźć na dół. Dobra. Siano luzem nie ubywa mi w przyczepach. Mam nadzieję, czekajcie, dobrze rozumuję, tylko trawa ucieka z przyczep, tak? No, pod warunkiem, że deszcz nie pada, nie? To nie było tak, że zaraz będzie, kurczę, nie będzie fajnie. Dobra, sobie tutaj odjedziemy. Tutaj jeszcze u koni trzeba będzie pościelić i obornik wyrzucić. Bo u koni nie ma pościelone, właśnie widziałem, tylko jest siano leży. Dobra. Tutaj będę tak, musiał podjechać. A, w ogóle, zobaczymy może tak, że karmienie zrobimy sobie tak. Odpalimy sobie tak. Lecimy kiszonką. Wysypiemy ją gdzieś, tylko nie wiem gdzie. Całe szczęście, że tego jeszcze nie wywiozłem. A to z lenistwa. Znaczy, nawet nie z lenistwa, tylko odstawiłem ją tam i zapomniałem o tej.
O kurczę, czy tu wjedziemy? Nie, wjedziemy, nawet takim czymś wjedziemy. Dobra, elegancko. Teraz nie będę mógł wyładować, bo tak jak mówię, krów nie mam żadnych. Ale za chwilę tutaj zwierzaki przytargam też. Tylko chciałem zobaczyć, czy nawet czymś takim. Bo ewentualnie będę sobie TMR przywoził w czymś takim, nie? A jak już, to można by z dołu raz na dwa dni puścić taki zestawik. Nawet i tak będziesz, kiedy będę woził kiszonkę stąd na dół, no to na dół kiszonkę, a do góry będziemy wieźli TMR. I tyle. I dobrze, tutaj może być więcej tych krów. W takim układzie, nie? Czyli te wszystkie jałówki z dolnego gospodarstwa tutaj. Na okres zimowy, kiedy będę na pewno karmił TMR-em, nie? Bo na wiosnę to raczej nie. Dobra, lecimy sobie zabrać te wszystkie zwierzaki. Ale będzie teraz dużo przestrzeń. No, to rzeczywiście. Może więc... Nie, no, bez przesady. Już chciałem sobie bat kolejny ten... ukręcić. Już zaraz może więcej pastwiska albo coś takiego. Nie, Anton, powinieneś się nauczyć. Chociaż jeżeli chodzi o pastwiska, to w sumie okej, mogą być, nie? No bo tak jak mówię, tutaj tylko... No to w sumie nic, tylko patrzysz, czy ten grazing. Tylko trzeba patrzeć, ile, żeby było ich dobrze dobrana liczba, nie? Bo jak jest za dużo, to później ten grazing nie nadąża. No widzicie, tutaj mają, brakuje mi jeszcze z jakieś 100 kilo, żeby je wywozić. Tu jest akurat idealnie cały tir. Zabieram sobie je pierwsze, jako pierwszy ładunek do tego. Zresztą zaraz zobaczymy, jak w statystykach ona wygląda. Gdzie jest ta obora? To już, to jest ten? Chyba to jest ta. Tak to się chyba nazywa. Dobra, to jest tak. Tak ta obora się nazywa, no podejrzewam, że tak to będzie. Dobra, lecimy to. No, to będę musiał pomyśleć teraz o zagospodarowaniem tego wszystkiego terenu całego tutaj. A teraz tak. Aha, bo tu jeszcze mleko się będzie odbierało. Dobra, jeszcze je baza, o co chodzi. Zwierzęta się chyba tutaj. To będę jeszcze musiał wybetonować tutaj, wiecie. Żeby to miało ładnie. Wierzę, że tutaj spokojnie zwierzaki. Dobrze. Na czuja miałem troszkę. Wyładujemy je. Potwierdź. I sobie tutaj odstawimy tą ciężarówkę. Nie, tutaj sobie nie odstawimy, bo... Też teraz i tak będziemy za chwilę jeździli na dół. Ale kurczę, jest tego. O, i świnie chyba trzeba będzie też sprzedawać już niedługo. Dobra, tak sobie zobaczymy, jak to jest na statystykach. Już jest od razu pompa? Nie, to jak to jest? Nie, to nie jest to. Nie ma ich w statystykach, tej obory. A nie, to jest to? To jest to. To jest to, dobra. Aż się wystarczyłem. To ja 11 krów tam przywiozłem? Chyba tak, w takim układzie. Jest od razu pompa do wody zaznaczona, nie rozumiem tego. Jak to jest, że to jest od razu pompa do wody tam? Zobaczcie. Z jakiej paki się tak zastanawiam? Czy od tej żadnej pompy nie stawałem, nie? Ciekawe to jest. Poczekajcie, może coś poknociłem. To jest mniejszy. Raz, dwa, trzy. To jest to, no. To jest to, no. Bo oś tam 11 krów wywiozłem, nie? To jest od razu pompa wody napisane. Ale ta woda nie naleciała mi. Czy to wiadomo, to trzeba też przekręcić czas, nie? Tak mi się wydaje, nie? Że to nie może być od razu tak. Dobra, to odłączymy sobie. Słuchajcie, bo było odłączone. Wlecimy sobie z tym, z kiszonką tam do środka. Wysypiemy im kiszonę. I będzie gicio. Ale z tą wodą to nie wiem. Ale to mi się wydaje, że... Coś tam jest zachachmęcone. Bo ja żadnej pompy nie stawiałem tutaj, nie? Ja nic nie przypominam sobie. Musiałbym... Nie, nic nie zrobił. Ale zobaczcie, one zbugowane są.
O nie, to tylko taki widok jest, jak jest tak dalej troszkę, dobra. I wiecie, wystraszyłem, że kupiłem jakąś ten oborę. No tak z daleka widać, że one nie chodzą, ale one chodzą, całe szczęście. Dobra. Dobra, jest i kiszonkę, dobra. Rygier na kiszonkę jest też. Wypierdzielimy tutaj. No i dobra, to wiemy już o co chodzi. No ale tej wody to jeszcze tutaj nie mamy. I zobaczcie, niedużo oni potrzebują. 3000 na 2 dni? Kurczę. Jak ja ukręcę tutaj tego te... Ale dobra, jak przywieziemy te cielaki, to będzie więcej tego, nie? Tutaj. Tych zwierzaków, to wiadomo. Ale ja tutaj wysypałem kawałeczek, nie? Ciekawe, czy tutaj grazing ruszy, ale no wczesna jesień, to nie wiem, czy on jeszcze ruszy. Dobra, ja tutaj troszeczkę wysypię tego... tej kiszonki. No! Już! Wystarczy, bo tutaj troszeczkę to wiecie. Przy takiej przyczepie troszeczkę to... to już jest kilka ton. Dobra, elegancko akurat zauważyłem kątem oka, że podjeżdża sobie koleś tutaj, żeby go ogarnąć. Dobra, czekaj. Hop! Zatrzymaj kierowcę i polecimy sobie dookoła. Tu jeszcze będzie miejsce na trzeci silos. Na postawienie. Tylko, że musiałbym przenieść jednak ten budynek z tym. Z suszarnią. On niby w dobrym miejscu stoi, tylko że... Dobra, jeszcze to będziemy musieli pomyśleć, ale trzeci... Tyle tylko, że wiecie co, może pojedynczy silos, bo rzeczywiście te podwójne są pewne, tutaj są problemy. Lepiej pojedyncze stawiać i tak odstawiać, odjeżdżać od siebie, nie? Nie żeby tak blisko były. Bo tak to kurczę... To nie, nie będzie aż fajnie. Dobra, jak tutaj wyglądają? Poziom ubicia 91%. Kurczę, za wcześnie zacząłem tutaj wyładowywać, trzeba było troszeczkę ubić, nie? Ale tutaj już dużo, nie wydaje mi się, że tutaj dużo pójdzie. Ile mówiłem wcześniej, że ma być 800, tak? No może, nie, 800 to chyba raczej nie, 300 tysięcy to już tutaj nie wepnę. Dobra, następny jest już, dobra, najbliższy, puścimy mu. I teraz tak, gdzie tutaj, uważaj. Ja wiem, że ty dasz radę, ale tutaj nie popisuj się. Że to ogarniesz. Jak już będzie wypłaszczone, to cię puszczę. Tak chyba zrobimy, jak tam wypłaszczę. Chociaż nie, bo ostatnio to ty takie rzeczy nie robiłeś, cyrki. Dobra, ładnie, kurczę, objechał te ciągniki, nie rozwali się. Ale jest zablokowane o coś. Dobra, zaraz tam wrócimy. I następny kurs niech robię, tylko jeszcze tak, sobie tutaj ubijemy troszkę, żeby nie było. 89, nie, to pojeździmy trochę. Prawda, ta przyczepa nie jest aż taka ciężka, ale w sumie wiecie co, mam tą przyczepę stracić z tymi, z wirami, to mogę tutaj sobie pojeździć ją troszkę. Szybko też ubiję, podejrzewam. Tam ta mało nie waży. Dobra, tutaj spróbujemy wjechać z tobą na maksa wysoko i tutaj wysypywać, tylko nie wiem, czy to mi się uda. Właśnie, nie daje się to tak zrobić, dlatego o, robimy to niżej, gdzie się da i cofaj i wjeżdżaj tam na górę. I wysypuj tam, i wysypuj. Dobra, więcej się nie da. Próbuj jeszcze do góry. Jeszcze. O kurczę! Dobrze, że przód tutaj mi ciągnie. Dobra. Ładnie to sobie tam wypłaszczyło się. No kurczę, ten durny pomysł. To mnie tutaj będzie nieźle naprawdę kosztował. Chyba tutaj będę stawiał trzeci silos za chwilę. Gdzieś tam dodatkowy. I tyle, no bo na dwóch to nie za bardzo. Tutaj naprawdę tam nie będzie 800, to zapomnij o to, że tam 800 będzie. Nie ma takiej mocy, nie ma takiej możliwości, żeby tam było 800. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiej opcji. Dobra, oni sobie pojadą dalej. Jak tutaj ogarnę tą oborę, to ja tam pojadę, zawiozę te wszystkie przyczepy. I będę chyba tirem woził też tą sieczkę. Tirem to powinienem to ogarnąć.
łatwiej, bo tutaj no i też jest dosyć duża pojemność, tylko że tak. Gdzie jest teraz ten ten dings? Też się nabiegam. Bałagan jest teraz tutaj, no ale dobra. Jak to jest przy budowie, nie? Zawsze jest taki bałagan, że się w głowie nie mieści. Ale mam nadzieję, że to... Chcę jeszcze tylko tak, ukręcić tego TMR-a. Tutaj. I zrobić... zobaczyć, jak ta woda wygląda. Bo tutaj jest coś podejrzanego z tą wodą. Nie wiem, o co tu chodzi, ale coś jest nie teges. Dobra, pyk. Się tam nasypie troszkę. Dobra, wystarczy tyle. Ile tutaj już jest pojemności? No, nie jest to dużo tego TMR-a, ale ja chcę tylko go tak ukręcić tam, wiecie. Symbolicznie, żeby był zrobiony, natomiast ile go tam będzie? Tylko, żeby był po prostu. No, podejrzewam, że tą całą kiszonkę też tutaj wrzucimy. I teraz tak, na statystykach sobie zrobimy, czy się zaktualizowała woda. No nie, kurde, woda się nie aktualizuje i to jest troszeczkę niefajne. Dobra, te wióry to spokojnie sobie tutaj ogarniemy również. Nie będzie to już problemem, ale to w sumie jak dodam ciężarówkę i zobaczę, jak się ciężarówka zachowuje wożąc ten. Bo na trzy ciągniki teraz to jednak już, na dwa ciągniki to będzie trochę za wolno, nie? A ja tak będę tutaj siedział cały czas, bo tu jeszcze będę ogarniał, tu krowy będę woził, przywoził, nowe kupowne, nie, z dołu najpierw sobie wyzbieramy, dobierzemy w sumie może nawet, kurczę, się wydawało, że tutaj, ale to ta łyżka 8000 litrów, ale ty idealnie się udało zrobić. Łącz paszowóz, niech się tam pokręci niby, że to coś jest ważnego. I że to robi różnicę. Dobra, wyłącz, bo powoli. Robi jednak różnicę. Ciągnik lepiej co jechał. Ten paszowóz jest jednak duży, nie? Dlatego ciągnika trochę przymałowy, nie? 30 ton wchodzi. Jak zrobię taki TMR w nim, jak dużo nie będę ich tutaj miał, to może kurczę mi to wystarczy na jakiś dłuższy okres czasu. Dobra, sypiemy sobie TMR. Pyk, pyk, pyk. Tylko żeby tutaj nie... aktualizuje się. Dobra, doszło. 3700. Dobra. I sobie wyjedziemy z tym. Czyli 11 krów 3700. Przy czym to trzeba wziąć pod uwagę, że to nie są HF-y. HF-y po prostu potrzebują potężną ilość żarcia. I tutaj jak przywiozę 10 HF-ów, to nagle okaże się, że potrzebują 60 tysięcy więcej litrów. Poczekajcie, ile teraz potrzebują rocznie? 87 tysięcy rocznie, a HF-y 5 milionów. Powiedzmy, że ich jest 20, czyli dla 100 to by było 2,5 miliona, dla 10 250 tysięcy. O, to 4 razy więcej, nie? No, powiedzmy około 4 razy więcej potrzebują niż limuzeum, nie? No, tak to ma być zrobione. Czekajcie, to odepniemy sobie i polecimy po tą wodę. Bo nie wiem do końca, czy ta pompa tutaj będzie działała, jeżeli tutaj... Dobra, tak wjechać? Dobrze. Czasami ja wam powiem, że czasami lubię, jak nie ma ten... Jak nie ma kolizji. Na przykład na bruździe dużo słupów nie ma kolizji i powiem wam, że to jest w sumie fajne, nie? Właśnie, gdzie ja tutaj tą wodę dam? To trzeba chyba podnieść ten dekiel, tak? Normalnie tej wody nie ma, a może na zewnątrz trzeba. Dobra, poczekajcie, szukamy triggerów, tak? Nie, tu jest dekoracja chyba. Tam jest dekoracja, tam nie ma wody. Kurczę, gdzieś się władowałem i ja ten... No właśnie. Udało mi się. Tu nie ma triggera w ogóle chyba. Tak więc z jakiej paki miała być woda? Czyli woda może być gdzieś w środku, tak? Nie ma triggera tam? Nie wydaje mi się. To jest tylko taka... To jest tylko taka, wiecie, że taka, że tutaj... No jest to, ale natomiast nie ma nic. Dobra, to szukamy, gdzie tutaj może być. Tak, tutaj jest, podejrzewam, wywożenie mleka.
Tutaj jest jeden na drzwi, widzę. Tutaj jest drugi na. Wiecie, a może z tej strony jest coś? A może w środku będą osobne trzy? Raz. Tutaj chyba są. Dobra. Teraz zobaczymy. Dobra. Pyk, pyk, pyk. I zobaczymy. No, bo muszę znaleźć tą wodę, no. Dobra, tutaj teraz jakoś wyjechać. O, w ogóle tutaj. A, dobra, tu jest drut jakiś. Się wydawało, że tam drutu w ogóle nie ma żadnego. Nie wiem, gdzie jest tutaj woda, gdzie się leje wodę tutaj. Dobra, zaraz będziemy tak sprawdzali. Powinno. Tutaj tak, tutaj się gnojowice bierze. Jak mi się wydaje, tam. O, ale fajnie tutaj krowa tu weszła do tego. O, jest, jest i woda. Kurczę! Teraz zobaczymy, dokąd może być. Dobra. Oj, jest, boję się, że. Dobra, czyli jest na zewnątrz. Wydaje mi się, że trigger jest wyciągnięty na zewnątrz. Dobra, będziemy próbowali wrzucić pompę. Najpierw spróbujemy do środka ją wstawić. Czy ona będzie działała? No właśnie, tutaj, gdzie? Albo na zewnątrz. Na zewnątrz. Czekajcie, obrócę się. O nie, dobra. Tutaj, no nawet tutaj bym wstawił. Nawet gdzieś w tym miejscu. Nawet na zewnątrz, jak mi się uda. Żeby pod warunkiem, żeby ona działała jeszcze, nie? Możemy ją postawić sobie gdzieś tutaj. Bo na zewnątrz też jest trigger. Tutaj zobaczymy. Mam nadzieję, że to zadziała. Pracuje? Pracuje! Słychać. Słychać, że działa. Dobra, tak więc woda powinna być. No i świetnie, elegancko to teraz wszystko wygląda. I coś się tutaj. A nie, to nie to. To nie to. Ja mówię, kurczę, to nie jest to. Ja mówię, co jest? Nie, ale nie, jak słyszę, że pracuje ten. I jest grazing odpalił. No proszę bardzo. No wreszcie, nareszcie porządna rzecz mam. I tak naprawdę w tym momencie mam tutaj karmienie na co? Na 6 dni. Dlaczego? Ponieważ krowy najpierw zjedzą tak. TMR na 2 dni im wystarczy, później zjedzą siano. W tym momencie kiszonkę na 2 dni, no i później trawę na samym końcu. Też około 2 dni im to może wystarczyć. No i gnojowice zaczęły produkować. Czyli jest elegancko. Tutaj będziemy też ścielili, żeby był obornik. Bo obornik. Chociaż nie, tutaj może być gnojowica w sumie. Tutaj gnojowica nam bardziej pasuje. Czyli jest elegancko, dobra. Świetnie. To sprzedajemy sobie wszystkie beczki. Przewiem, czy tą beczkę może by zostawił jeszcze. Nie, nie ma co, nie ma co. Niepotrzebna już nam będzie. Ta beczka, bo ona jest tylko i wyłącznie do wody i mleka, nie? Chociaż z drugiej strony może byśmy mleko stąd wozili. Nie, nie, nie ma sensu. Anton, nie trzymaj tych małych beczek. Tylko, że ja sobie to posprzedawam, podejrzewam, że jakby dojechał tam na dół. Sprzęt, który mi niepotrzebny, to chyba szybciej będzie, chyba szybciej mi to wyjdzie, jak ja będę jechał do sklepu z tym. Bo taką mam wrażenie. Elegancko. Dobra, teraz sobie popatrzymy, ile krów możemy wyciągnąć tutaj, limuzę. Przetargać tutaj. O, ale zobaczcie, ile mam jałówek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja! Dużo ich. Dużo ich jest już, no. Wszystko, co nie zacielone. Nie, nie. Powiedzmy, wszystko, co jest do 100 kilo, weźmiemy. Wszystko, co będzie do 100 kilo. Bo później nie wiem, czy niektóre. Chociaż nie, to na wiek trzeba by patrzeć, ale jak wrzucasz do auta, to ty nie widzisz takich rzeczy, no. Czy ona jest zacielona, czy nie. Wiemy sobie wszystkie te. To poniżej 100 kg. To już zejdzie tutaj kilka. Albo powiedzmy poniżej 105, bo tutaj. Chociaż nie, jeszcze później są na dole. Tutaj, ale już ile mają niektóre lata? Już 3,5 roku. Dosyć, no, tutaj jeszcze mam trochę, bo te, one już, nie, jeszcze też, nowonarodzone jeszcze cały czas, niby cielak, to nie? No w sumie tak, no w sumie tak.
Bo ja tutaj pokazuję ten. Dobrze, źle to robię, Anton, bo to dla świn poniżej 100 kilo trzeba. Tutaj weźmiemy te wszystkie poniżej 200 kilo nawet. Spokojnie, bo to półroczne są. Wszystko poniżej 200... No nie, no aż tyle? No dobra, zobaczymy, żeby nie było czegoś takiego. Najpierw zrobię sobie tak, że jednak przywiozę te cielaki, kupię cielaki raz mięsnych. Tyle, ile byłoby mi potrzebne. Czyli powiedzmy na każdy duży pastwisko to będzie 12. Czyli tutaj będzie 12, 12, 24. I tutaj na te mniejsze pastwisko kupię sobie 6 krów, czyli 30 krów najpierw raz mięsnych, a do reszty to tutaj już jałówki przywieziemy ten HF-a i będzie wtedy tutaj 100 krów maksymalnie, maksymalna liczba tych krów wtedy i w sumie to będzie elegancko. Wtedy pomyślimy sobie, jak to zagospodarować ten teren. Fajna obora, spodobała mi się. Można spokojnie zobaczyć, drzwi otworzyć elegancko. Fajnie, ciekawe czy tutaj można. Nie wydaje mi się, tych drzwi nie. Tylko i wyłącznie te drzwi można. Tutaj jest oświetlenie? Kurczę, czy tu jest oświetlenie? To będę musiał sprawdzić. O ja cię kręcę, jak tutaj nie można oświetlenia włączyć. Mam nadzieję, że automatycznie, bo nie widzę, żeby tutaj był jakiś trigger, ale światło jest. Więc mam nadzieję, że automatycznie się odpala, bo tutaj tamty też był ten minus, że się nie świeciło chyba światło w nocy. Też nie było to fajne. Kurczę, jak szybko zeżarły tą trawę, widzicie? Już grazing zadziałał, nie? 5000 poszło. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Fajnie się to tutaj dzieje. Teraz, o kurczę, disk kadr. Fajnie się tutaj wszystko dzieje. Mam tą oborę zrobioną. Jeszcze tutaj jakieś czochradła były jakieś fajne. Gdybym miał, a tutaj w ogóle ty, tym kurtynę się podnosi? Nie no, nie wiem, chyba nie, już bez przesady, tylko tak to wygląda. Podoba mi się ta obora, bardzo mi się ta obora spodobała, nawet jeszcze widać jakieś elementy od pastucha, coś takiego. Fajnie by było, gdyby tu było, wiesz, takich rzeczy, że można więcej otwierać takie rzeczy, to by było naprawdę jeszcze fajne, ale obora mi się podoba. Obora mi się podoba i co najważniejsze, działa to wszystko tak, jak powinno działać. Czyli na pastwisku działa grazing, proszę bardzo, trawa została już wrzucona do, jak gdyby, do koryta, czyli ta powierzchnia została wykorzystana. Fajnie można sobie postawić pompę na zewnątrz, nawet z wodą. Ułatwiony jest przejazd, obornik, ta płyta obornikowa jest też tam. W sumie fajnie zrobione, że jest przejazd między, tutaj też... Idealnie mi się to wpisało tak naprawdę. Między tym jednym pastwiskiem jest przejazd. Tutaj też będzie, no jest akurat, no powiem wam, że jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Tak jak tutaj na tej serii czasami idzie tak pod górkę porządnie, no bo wiesz, tutaj jest tak siermiężnie, ta jest walka naprawdę z tymi dużymi ilościami, grając samemu, nawet na automatach. To jest to czasami taka walka jak z wiatrakami niemalże. Bez przesady, Anton. Ale jest to ciężkie, ciężka robota. Tak dzisiaj akurat powiem wam, że bardzo, ale to bardzo zadowolony jestem z tego, co tutaj zrobiliśmy. Teraz tylko po prostu ogarnąć tą kiszonkę, skończyć, tu uporządkować to wszystko. Zaraz to będziemy przewozili do tego, do suszarni. I chyba polecimy sobie też z koszeniem trawy już na ten. O, ewentualnie jeszcze będę musiał dostawić jeden silos. Ale gdzie ja ten silos dostawię, to już w sumie nieważne, bo to będzie taki silos tylko na jeden rok i być może nawet sobie go postawię nawet tutaj, jeżeli to będzie krótki taki silos, mniejszy. Zobaczymy. Albo ewentualnie, no nie wiem, to teraz jest tak dużo miejsca, że już nawet nie wiem, gdzie on może stać. Ale będę jeszcze musiał postawić jeden silos, chociaż szczerze mówiąc, jeszcze te silosy na gospodarstwie nie są... pełni zagospodarowane, jeszcze nie są pełne. Dobra, tutaj Magnum jedzie, CVT też jedzie, tak więc ja tutaj sobie jeszcze zobaczę, jak tu będzie wyglądało. Zaraz zobaczymy. Nie, no tutaj, dobra, tutaj umówmy się, dużo nie wejdzie już. Tutaj one nie są aż takie potężne, chociaż 300 tysięcy to ja tutaj wepchnę i tutaj 300 tysięcy. Dobra, w sumie elegancko. Dobra, będę kończył ten odcinek w bardzo dobrym nastroju, powiem wam.
I z pełną taką wiarą, że teraz, kurczę, znowu będzie fajnie. Obornik, gnojowica w następnym odcinku. Siewy, jakieś nowe maszyny, spłacić troszeczkę dług, bo jednak po zamianie, chociaż nie, 357 to nie jest aż tak dużo, a jeszcze krowy będę musiał kupować. No i później trzeba mnie, będzie mnie jeszcze czekało wymiana tego, wyrównywanie, tak więc uważaj trochę, Anton. Ale tak, tutaj będziemy sprzedawali już niedługo rzepak, ponieważ rzepak powinien być całkiem niedługo bardzo drogi. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Gorąco pozdrawiam, Anton.